spodnie, tak jak pokazywał niemiecki operator. Kciuk w górę. Kamil Stoch na belce startowej. Kamil, który ma szansę dołączyć do Adama Małysza i Martina Helwarta, którzy są obecnie jedynymi skoczkami z więcej niż jednym zwycięstwem odniesionym w Titize Neustadt. Teraz trzeba skoczyć daleko. Pięknie! Brawo! Pojawia się ta rytmiczność, powtarzalność, ta ustabilizowana forma u Kamila Stocha. 136 metrów, to jest bliżej o 2 metry od Piotrka Żyły. Piotrek miał dodanych 2,1, Kamil 5,6 punktu, 2,19, 3 razy 18,5, a więc tutaj noty Kamil ma nieco wyższe od Piotrka Żyły. Będą bardzo blisko siebie reprezentanci Polski i Piotr Żyła i Kamil Stoch. 136 metrów, dzisiaj 140. Kamila w kwalifikacjach, zadowolony Łukasz Kruczek, identyczny gest, który wykonywał podczas skoku, po skoku Piotrka Żyły. Które miejsce Kamila Stocha w tej chwili? Będzie na pierwszym miejscu przed Piotrkiem. Jaka przewaga?